przypatrzmy się powołaniu naszemu. To hasło, które przyświecało pielgrzymce mężczyzn do Pieka Śląskich. Premier Kaczyński uraczył nas swą obecnością. Jak widać, w piekarskiej urazówce lekarze bardzo dobrze zajęli się jego ręką i piekary stały się tym samym bliższe jego sercu. Wszystko, co w pewnym sensie może wydawać nam się podejrzane, musi odbyć się za zamkniętymi drzwiami. I tym razem, być może wedle zasady, że brak informacji to dobra informacja, władze miasta postanowiły nie uświadamiać mieszkańców. I tym razem dziennikarze nie mieli wstępu na Radę Społeczną Szpitala. Bo jeżeli ustawa nie precyzuje, że obrady są otwarte, to zdaniem prezydenta są zamknięte. A naszym zdaniem jest dokładnie odwrotnie. Wszystkie projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszystkie za wyjątkiem uchwał opozycji. Wiemy już o karze, jaką MDM miał zapłacić na rzecz Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Polski. Udało nam się ustalić, że pani dyrektor, odpowiadając na pismo SAF w styczniu, zapłaciłaby jedynie 20 lub 30 tysięcy złotych. Natomiast budność pani dyrektor wzięła górę i zapłaciła aż 100 tysięcy. Jeżeli dyrektor pozwala sobie na taki gest, czy nie powinny zostać wyciągnięte daleko idące wnioski? Swoją drogą, pani dyrektor jest niezmiernie zaskoczona faktem, że ktoś podał tą informację do wiadomości publicznej. Wszelkimi sposobami stara się dowiedzieć, kto jest tym Judaszem, który udziela mediom takowych informacji. Naszym zdaniem szkoda marnować czasu i lepiej zająć się pracą. Kolejny protest. Tym razem spółdzielcy, chociaż nie wszyscy, są przeciwni nowemu prawu, które jest dosyć kontrowersyjne. Jak zresztą większość praw w Polsce. Zresztą u nas kontrowersyjne są nawet teletubisie, więc czemu kibicić? Nie przyszła góra do Mahometa, to Mahomet pofatygował się do góry. Rodzice przyszli do urzędu miasta, by porozmawiać z panem prezydentem o programie restrukturyzacji oświaty. Rozmawiali, przedstawiali argumenty, żalili się, no i prosili. A wszystko zostało po staremu.